Witam serdecznie wszystkich widzów. Z tej strony Szeryf Tomek. Dzisiaj krótki film na temat manipulacji medialnych. No i cóż, no, w manipulację medialną. Nie wierzę że świadomie, został wciągnięty kolega, z którym nagrywałem ostatnio, kolega Damian Danielak. I udostępnił dwa dni temu taki post na swoim Facebooku. Myślę, że. Udostępnił to publicznie, więc myślę, nie trzeba nic tutaj cenzurować. Może tak. Czytam. Kraków. 27-letni Jakub Krupa poszukiwany listem gończym. Jakub Krupa poszukiwany jest na podstawie listu gończego wydanego przez sąd rejonowy dla Krakowa Śród... Śródmieścia w Krakowie do odbycia yy, 10 dni. Zastępczej kary aresztu w związku ze spożywaniem alkoholu w miejscu objętym zakazem. Artykuł 43 z indeksem 1 ustęp 1 ustawy o wychowaniu i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Poszukiwany może uwolnić się od kary poprzez zapłatę grzywny. 27-latek, ostatni raz zamieszkany, nieważne gdzie. Tam jakieś znaki szczególne tego typu rzeczy, wszelkie informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca przebywania poszukiwanego mężczyzny prosimy kierować do komisariatu tego i tego. Dobra, nieważne. Drama jest taka, że szukają chłopaka. Yy, to powiedzmy sobie szczerze, sprawcę wykroczenia yy, yy, i chodzi o to, że to jest yy, wykroczenie, a został za nim wystawiony list gończy. Ale jeżeli było wydane wykroczenie, no to sąd mógł go skazać na grzywnę, mógł go, skaza mógł go skazać na, na jakieś tam prace społeczne, te, tego typu rzeczy, lub na e, karę aresztu. Na to został skazany. Otwórzmy sobie teraz kodeks karny wykonawczy, artykuł 65. Jeżeli skazany uchyla się od odbywania kary ograniczenia wolności, sąd zarządza, a jeżeli uchyla się od świadczenia pieniężnego lub obowiązków orzeczonych na podstawie artykułu 34 paragraf 3 kodeksu karnego, sąd może zarządzić wykonanie kary zastępczej pozbawienia wolności w razie, gdy skazany wykonał część kary ograniczenia wolności, sąd zarządza wykonanie kary zastępczej pozbawienia wolności w wymiarze odpowiadającym karze ograniczenia wolności pozostałej do wykonania, przyjmując, że jeden dzień zastępczej kary pozbawienia wolności jest równoznaczny dwóm dniom ograniczenia wolności. Tutaj mamy taką sytuację. Gość został skazany. Na co on tam został skazany? W każdym razie jest poszukiwany. Za, za to wykroczenie na pewno nie dostał aresztu. I tutaj, jak w mordę strzelił, pisze o 10 dniach zastępczej kary aresztu w związku ze spożywaniem alkoholu w miejscu publicznym. Czyli yy, zapewne dostał grzywnę i nie płacił tej grzywny. Nie, I nie ma generalnie jak tej kary wykonać. W związku z tym no sąd zarządził albo karę ograniczenia wolności, czyli pewnie jakieś płace mówię, płace prace przymusowe, kontrolowane, albo po prostu. No poprzeliczał to wszystko i wyliczył mu 10 dni aresztu w tym wypadku, bo to jest wykroczenie. Tam przypuszczam, znaczy przypuszczam, na 100% musi być w kodeksie wykroczeń jakieś odniesienie do tego artykułu, że go się stosuje odpowiednio. I tyle. I dlatego on jest, on na 10 dni pójdzie siedzieć. Tylko dlatego, że inaczej nie można yy, wykonać. Natomiast nie dlatego, że pił alkohol w miejscu publicznym. Tyle w temacie. Trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce. Cześć.